Chwała Panu Bogu. Bóg jest wielki. On jest naprawdę mądry. I z bratem Stępniakiem zrobi też to, co on zaplanował. A więc myślę, że nie to, żeby mówić przeciwko siostrze, bo zawsze trzeba się modlić. Ale i tak odpowiedź i to, co Bóg przygotował, to jest w ręku Najwyższego. Drodzy, pozwólcie, jestem tutaj pierwszy raz między wami i powiem szczerze, to Pan Bóg wszystko zaplanował. Bo brat nie wiedział, że ja się wczoraj modliłem. Bóg wszystko widzi doskonale. Tak krótko, drodzy, może krótko, chociaż krótko to, jeśli pozwolicie. Gdybyście przyjechali do naszego zboru, na pewno byliby bracia poproszeni o to, żeby wyjść za kazalnicę. Na pewno. Akurat w naszym zborze tak to jest. I takie słowa, pozwólcie, zanim takie też krótkie świadectwo powiem o naszym domu, choć tak jak brat wspomniał, rzeczą niemożliwą jest, kiedy człowiek jest dzieckiem Bożym, a to dzieje się z łaski, nie nasza to zasługa, żeby każdego dnia nie mógł powiedzieć: Boże, jaki Ty jesteś wielki. Każdego dnia, zgadzacie się z tym? I to nie o to chodzi, żeby stawać tutaj w tym miejscu, jeden przed drugim, mówić: on wspanialsze rzeczy przeżył. To nie o to chodzi. To Bogu się oddaje chwałę. Bo ten, który wszystko czyni, jest doskonały. I wierzę w to, że Bóg darował ten czas dla nas wszystkich. I tak jak jest napisane, może zacznę od słowa, bo ono jest najważniejsze, bo to jest najważniejsza i najpiękniejsza rzecz. Do Kolosan apostoł Paweł pisze znane słowa. Ja nie będę czytał nowości, dlatego że my wszyscy znamy to słowo. Ale drugi rozdział, 6 i 7 werset. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Nieustannie dziękczynienie. Wiecie, tak w naszym domu 37 lat temu, jak Bóg uratował nasze życie, mojej żony, stało się to jednego dnia, nie będę mówił, bo to musiałbym opowiadać bardzo dużo, ale taką historię z naszego życia o naszym synu, że Bóg wszystko wie doskonale. I to dzisiejsze zgromadzenie nawet w tym miejscu, to On zaplanował. Jeśli szczerze przychodzicie przed Boży tron, a wierzę, że przychodzicie szczerze, to On wszystko planuje. I nie ma przypadków, naprawdę nie ma przypadków. I myśmy też tak przeżywali, dlatego że nasz najstarszy syn, mamy 4 dzieci, 2 jest zamężnych, więc ten najstarszy syn jako mały chłopiec bardzo często nam mdlał. Był mdlał, no lekarze powiedzieli może, że to za szybko po prostu rośnie i on tak związane z tym. No badaliśmy go, lekarze badali, no w miarę wszystko było w porządku. I kiedy już dorósł, miał się żenić, pół roku przed ślubem to było, zaczął studiować w Krakowie. I byli tam u swojej byłej nauczycielki i też zemdlał. Stracił przytomność, ale jakoś odzyskał. No i też zawieźliśmy go pojechał do szpitala i w szpitalu robiono mu badania na serce, co się dzieje, i jest takie badanie Tilca, ja już nie będę mówił szczegółów, ale to jest takie badanie, że na takiej przywiązuje się na taką pochylnię i 45 stopni do tyłu i godzinę pacjent leży i potem lekarz masuje mu tutaj na szyi tu przewodzenie nerwowe między mózgiem a sercem. Jeśli lekarz będzie masował i serce stanie pacjentowi, to znaczy, że ma nieuleczalną chorobę serca, złe przewodzenie między mózgiem a sercem. I kiedy lekarz zaczął masować tu szyję, okolice szyi naszego syna, serce mu przestało bić. Zrobiła się kreska na tym aparacie, na urządzeniu.
lekarz od razu uderzył, bardzo też no, pielęgniarka niewłaściwie się zachowała, bo ona miała go podpiąć do rozrusznika, ale ona robiła to tyle razy, nikomu serce nie stanęło, dlaczego takiemu młodemu chłopakowi wysportowanego ma serce stanąć, prawda? Ale mu serce stanęło i kiedy dowiedzieliśmy się o tym, dla nas to było naprawdę taki dosyć bardzo trudny okres. I myślę sobie, kiedy szedłem do szpitala, mówię, co mam powiedzieć mojemu synowi, ale zawsze od najmłodszych lat w naszym domu nasze dzieci wiedzą. I nie mówię to jako takie świadectwo i taką zachętę dla was. Uczyłem dzieci i zawsze to robiłem, że jeżeli cokolwiek zdarzyło się w naszym domu, pierwszą rzecz mówiłem, dziękuję Tobie Boże. Choć nie rozumiałem, po prostu no... I kiedy szedłem do syna i tak mówię, zbliżam się do niego, mówię, Łukasz, podziękowałeś Panu Bogu? A on mówi, tatuś, ja to pierwsze zrobiłem. I modliliśmy się, przyszliśmy do zboru, tak jak tu do was byśmy przyszli. Wszyscy płakaliśmy, wszyscy. I myślę, że to no, jest nieuleczalna choroba. No i co teraz? Musi mieć rozrusznik. Tutaj jest wesele przed nami, musi przerwać studia, które są jego ukochane, bo on to elektroenergetyka, więc tam z rozrusznikiem nie może już na tych zajęciach brać udział, bo tam jest pole elektryczne, więc rozrusznik to źle działa, więc musi zmienić kierunek. No wszystko nam się zawaliło tak naprawdę, ale cały zbór, bracia i siostry, tak jak wy tutaj modliliśmy się i modlicie się i to jest takie wspaniałe. I to jest takie cudowne, że Bóg nam daje, okazuje taką łaskę, możemy to czynić. I wiecie, i na któreś nabożeństwo to poprosimy, też tak płaczemy, cały zbór płacze, bo zresztą tak nas nazywają, że my taki płaczący zbór jesteśmy. Bracia i siostry, kiedy przychodzimy przed Boży tron, co człowiek może zrobić? Kiedy przychodzimy pod krzyż, jak nie stoimy pod krzyżem, to możemy wiele narzekać, mieć pretensji, ale kiedy przychodzimy pod krzyż, tam zrobi się taka cisza, bo to jest takie wspaniałe miejsce, gdzie człowiek może sam stanąć przed Bogiem. I wiecie, i przyszedł do nas taki gość, jak ja dzisiaj do was. Pierwszy raz mnie widzicie na oczy. Przyszedł do nas taki brat Antoni i on tak on słyszał, że my tak jak myśmy usłyszeli akurat, my też chodzimy do więzienia u nas tam w miejscowości, więc znamy troszkę, może nie osobiście Piotra, ale wiemy o jego służbie, bo podobną służbę czynimy, ale i też ten brat Antoni, poprosiłem go, czy ktoś chciałby właśnie kilka słów powiedzieć. I on wstał, powiedział kilka słów, tam przedstawił się skąd jest, obok mi z miejscowości z Szanowa i mówi, że on za miesiąc przyjdzie do nas do zboru i powie coś w sprawie naszego syna. No to wiecie, to byliśmy trochę w szoku, bo tak nie chciał więcej nic powiedzieć. I wiecie, za miesiąc czasu, no oczywiście Łukasz dostał termin na rozrusznik do tej tam na kardiochirurgię do Krakowa, żeby założyć ten rozrusznik, bo musi mieć w tym schorzeniu rozrusznik. Więc za miesiąc czasu przyszedł ten człowiek, przyszedł nasz brat Antoni, przyszedł z żoną i z dwójką już takich 19-18 lat dzieci i staje za kazalnicą i składa świadectwo. Tam jeszcze nagrywał się, tam chciał się nagrać, więc poprosił, czy może się nagrać i mówi tak. Droga żono, ja cię teraz przepraszam, bo teraz usłyszysz niektóre słowa, o których nie wiedziałaś. No to już, jak on zaczął tak mówić, to ja już powiem szczerze, taki był... Myślę sobie, o czym będzie mówił. I mówi tak, że on późno się ożenił, dosyć późno i okazało się, że ma taką chorobę serca, starcze serce. To znaczy, że serce w człowieku starzeje się kilka razy szybciej niż cały organizm. I to jest tak, jakby do tira, do samochodu ciężarowego włożyć silnik z malucha i to jeszcze taki zdezelowany. Taki. I on to ukrywał przed żoną. On mówi, że on nie prosił Boga o uzdrowienie, tylko prosił Boga o jedną rzecz, żeby dzieci były dorosłe do takiego już dojrzałego wieku, żeby były dorosłe, żeby żona nie została z małymi dziećmi. O to Boga gorąco prosił. I on,
I żona wiedziała, że on tam się leczy, ale on wszystko, on mówił, że to taka drobna sprawa, a tak naprawdę to jest nieuleczalna choroba serca. I wiecie, i rok czasu przed to, co wyszło u naszego Łukasza, rok czasu był tam w Krakowie, zrobiło mu się słabo, no już nie będę mówił całej historii, bo on opowiadał. W każdym razie wrócił jakoś tak, stracił też przytomność w tym Krakowie, ale ocknął się, wrócił do Chrzanowa, do domu, dzwoni do tego lekarza, on się leczył tam właśnie w Zabrzu, znowu tam, gdzie religia tej kardiochirurgii tam. No i dzwoni do tego prowadzącego profesora, mówi, że tam coś się dzieje. Mówi, proszę przyjechać. I on przyjechał w środę. On go tak pobadał i mówi, wie pan co, to niech pan za dwa dni przyjedzie. Kiedy on przyjechał w piątek, tam na badanie, to jest badanie wysiłkowe w tym schorzeniu, więc na tej taśmie on sobie tak spaceruje, potem coraz szybciej i w pewnym momencie ci lekarze go badają i mówią tak, panie Antoni, ten lekarz, który go powiedział, ja mam takie pytanie, czy ma pan brata bliźniaka? A on mówi, nie. Bo my nie wiemy, co jest, ale Pan ma zdrowe serce. Całkowicie zdrowe serce. Ja niedawno się z tym bratem widziałem i pytam, Antoni, jak twoje serce? Mówi, bije. Niedawno widziałem go, a to było kilkanaście lat temu. I w tym momencie on się zwraca, Łukasz siedział tak w pierwszej ławce, bo grają też my tak w pierwszej ławce, mamy tych, którzy grają nam do śpiewu i mówi tak, Łukasz, pamiętaj jedną rzecz. To Bóg w łonie twojej mamy zrobił tak i serduszko tak jak u waszego dzieciątka zaczęło bić i to Bóg zrobi drugi raz tak i odejdziesz z tej ziemi. Nie zależy to od człowieka. Wszystko jest w rękach Boga. I mówi, jeśli chcesz Mu zaufać, możesz Mu zaufać. I wiecie, i to było takie do Łukasza. I myśmy za niecały miesiąc tam na ten termin po rozrusznik pojechali do tego profesora, bo musieliśmy jechać, czy odmawiamy, czy nie odmawiamy, ale musieliśmy jechać. I okazała się taka sytuacja, że kiedy rozmawialiśmy z tym profesorem, on nam mówił, że to jest nieuleczalna wada połączenia między mózgiem a sercem. Pierwsi nawet w kraju, podobno w Polsce, próbowali to zoperować, ale jak z tej strony, to przeszło na drugą. Także nie jest to do zrobienia. Więc mówi, to się nie pogłębia. Łukasz mówi, żeby nie zakładał krawata, żeby nie ściskał się tutaj, no żeby był taki, tutaj miał luźno. O to dbał, no i mówi resztę, mówi, no to, no jak jest, no rozrusznik. A rozrusznik, jak będzie założony rozrusznik, mówi, no to w tej sytuacji, ja wiadomo, jak serce stanie, pojedzie samochodem, serce stanie, to w tym momencie rozrusznik da impuls. I tak on powiedział nam wszystko i my jeszcze tak wychodzimy, a czy tak jeszcze mówię, wie pan co, a co pan nam radzi? A on mówi, o, czasy dorad się skończyły, ja wam doradzę, potem będziecie mnie po sądach ciągnąć, gdyby było nieszczęście. I myśmy wyszli na korytarz. Wyszliśmy, ja poprosiłem go, panie profesorze, to możemy na chwileczkę jeszcze wyjść, zastanowić się. Tak, możecie, nie ma sprawy, to wyjdźcie. Więc ja mówię, synu, masz 21 lat, gdybyś miał 10 lat, 8 lat, ja jako ojciec musiałbym zdecydować, co robimy. Jesteś dorosły, słyszałeś świadectwo, wiesz, ja nie podejmę decyzji za ciebie teraz. Sam masz podjąć decyzję. A on mówi, taty, ja wierzę, że Pan Jezus mnie uzdrowił. Ja nie potrzebuję rozrusznika, więc nie zakładamy tego rozrusznika. Wróciliśmy się do tego profesora i mówimy, panie profesorze, nie zakładamy rozrusznika. A on taką ciekawą rzecz mówi. Dobrze zrobiliście. I uśmiechnął się. A ja już byłem, mówię, no wie pan, ale nie, czegoś tu nie rozumiem. Przed chwilą pytałem pana o doradę, a pan nie chciał doradzić, a teraz pan mówi, że myśmy jeszcze dobrze zrobili, że nie zakładamy rozrusznika. A on mówi, coś wam powiem. I on powiedział dosłownie, takie słowa, pokazał ten wykres, jak tam była kreska, jak serce stanęło Łukasza, pokazał to ten wykres i mówi tak, tutaj jest ten wykres, kreska, jak serce stanęło, ale tu jest impuls po tym, jak zaczęło mu serce bić, którego medycyna nie zna. On nie powiedział słowa Bóg, on nie powiedział tego słowa, to ja wiem, bo ja słyszałem to, tylko powiedział, że tego impulsu medycyna nie zna. A ja mówię, ale wie pan co, ale go lekarz uderzył z całej siły. I to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Tego impulsu nie zna.
to jest wasza decyzja. I dzięki Bogu, no od tego czasu mija kilka już dobrych lat, jak to się wydarzyło. Ja powiedziałem: Łukasz, pamiętaj, jak będziesz jako tako stał przed Bogiem, serce ci nigdy nie stanie. Ale kiedy będziesz troszkę nie w porządku, możesz mieć problemy. I on też powiedział takie ciekawe słowo, że tato, może ja mam być Bogu wdzięczny nie za każdy dzień, nie za tydzień, nie za miesiąc, ale za każdą sekundę życia. Może to tak ma być w jego życiu. I dziękuję Panu Bogu za niego i za to, co czynił. Takich rzeczy myślę, że wielu z was mogłoby opowiadać z tego miejsca. Każde nasze dziecko, myśmy tak mieli, że każde nasze dziecko to miało coś z bardzo trudnymi chorobami, bardzo ciężkimi, ale dzięki Bogu żyją. My żyjemy, jesteśmy wdzięczni Bogu. I drodzy, tak może na zakończenie, tak parę słów ze Słowa Bożego, dlatego że wczoraj czytałem jedną rzecz i ona mnie zastanowiła i chciałbym to przekazać wam. Dlatego, że to nie jest przypadek. Tak jak mówię, no ja jestem pierwszy raz tutaj, ja nie znam waszych porządków, waszego zgromadzenia, jak to jest i tak mogłem przypuszczać, nie przypuszczać, ale chciałbym wam to przekazać. Chciałbym przeczytać takie myśli, które Pan Bóg położył mi na serce. Myślę, że to będą dla nas wszystkich. Ewangelia Mateusza, znamy dobrze słowa o przypowieści na skalę. My też opowiadamy dzieciom. Ja od 30 lat jeżdżę z dziećmi na kolonie. Wybudowaliśmy ośrodek, tam są następne cuda, które Pan Bóg czynił. Przez 30 lat tam, gdzie jeździmy do tego ośrodka, ja jestem tylko Bogu wdzięczny. Wiecie, że na własne oczy mogę widzieć owoce śmierci Pana Jezusa na Golgocie. To jest wielka łaska, że ja mogę widzieć i ktoś mi mówi, napisz książkę, tyle lat, tyle przeżyć, tyle cudów, takich naprawdę namacalnych, bo to są świadkowie tych rzeczy, dzieci. A ja mówię tak, myślę sobie, Panie Boże, ostatnio tak 3 lata temu tak dotarło do mnie taka jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę powiedzieć, i kiedy wracałem do ośrodka kolonijnego, wiozłem batoniki po złotówce, bo staram się jak najtańsze, i tak się cieszyłem i sobie myślę, no tak, cieszysz się jak głupi, takie, co to takie batoniki są, co to taka kolonia? I wiecie, i tak sobie pomyślałem, Boże, co to taka kolonia w Świebodzinie? Tam 50 dzieci ponad przyjeżdża na turnus. Przecież to są twoje dzieła, Afryka, Korea, ludzie oddają życie dla ciebie, nie? I tak zacząłem sobie tak troszeczkę tak jakby stopniować, prawda? No taka Świebodzin, cóż to jest, prawda? Albo gdzieś tam starsza siostra. Rozumiecie takie rzeczy? I w tym momencie przyszła mi na myśl jedna rzecz. Wiecie, to nie było widzenie, bo ja wiem, co to jest widzenie. To nie było widzenie, ale w moich myślach przyszła mi Golgota. Przyszło mi wzgórze Golgoty. I pomyślałem sobie tak, Panie Boże, i zacząłem tak rzewnymi łzami płakać, tak gorąco płakałem, mówię, Panie, czy to jest kolonia w Świebodzinie, czy to jest zbór tutaj u was w Wiśle, czy u nas w Czebini, czy to jest starsza siostra, czy to jest małe dziecko. To wszystko jest owoc jednego dzieła, Golgoty. To gdzieś jest moja chwała. Gdzież są nasze zasługi, jeżeli to jest owoc jednego dzieła najwspanialszego? I dopóki będziemy o tym pamiętać, dopóty Bóg, dotąd Bóg będzie obecny i będzie czynił cuda. I my nie musimy zastanawiać się, bracia i siostry, co by było, gdyby nasze dziecko zachorowało, jakbyśmy się to modlili. Nam to nie jest na to czas. Tak jak brat na początku tu pięknie powiedział takie słowa, jeżeli będziemy pielęgnować każdego dnia, to jeśli trzeba będzie, to jeśli dziecko umrze, to wskrzesisz go w imieniu Jezusa, ale ty się nie musisz o tym zastanawiać. Naszą rzeczą jest być blisko naszego Pana i mieć świadomość, że wszystko, co dzieje się w życiu naszym, to jest owoc jednego dzieła Golgoty. I znamy wszyscy o dwóch fundamentach. Tak jak mówię, no na szkółce dzieci dobrze znają. Ja przeczytam tutaj z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział od 24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. I to miejsce mówi nam tak bardzo prosto. Wiadomo, tą skałą, tą opoką jest nasz Pan. Jeśli na nim budujemy, to kiedy przyjdzie doświadczenie, ostoi się nasz dom. Ale chciałbym przeczytać tą samą historię z Ewangelii Łukasza i coś powiedzieć. To jest 6 rozdział i od 46 wersetu poniżej. I tutaj już takie są, jeśli chodzi o mnie, tak jak mówię, ja myślę, że wielu z was kilkadziesiąt lat czyta Słowo Boże i czytacie jedną historię kilkadziesiąt lat, a jednak ona zawsze coś nam odkrywa, coś nam pokazuje, ale to jest dla nas. To nie jest to, że my teraz będziemy coś wymyślać albo coś dokładać, kombinować, to nie o to chodzi. Ale myśli, które daje Pan Bóg, wiecie, i zobaczcie, tu jest taka ciekawa rzecz. Od 46 wersetu też ta sama przypowieść. A jednak, kiedy wczoraj czytałem, tak dotknęło to mego serca i tym chciałbym się podzielić, zostawić was też z tym. I mówi tak Pan Jezus, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Dlaczego mówicie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, który przychodzi do mnie, słucha słów moich, czyni je. Podobnie jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobnie jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Zobaczyłem wczoraj taką różnicę. Tam w tej przypowieści Pan Jezus Mateuszu mówi, że jest skała i piasek. I wiadomo, to jest skałą jest Bóg, jeśli na nim budujemy. Ale tu zwróćcie uwagę. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko. To jest jedna taka myśl, którą troszeczkę rozszerzę. I założył fundament na skalę. Założył fundament na fundamencie. Bo skała to jest Boży fundament. Ale Bóg chce, żeby każdy z nas mógł swój własny fundament budować na tej skale. Bo dalej mówi, że kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I pomyślałem sobie, że każdy z nas tak naprawdę powinien budować fundament. Zresztą tak jest napisane, apostoł Paweł tam w liście do Koryntian pisze, że fundamentu innego nie może być, bo nim jest Chrystus. Ale tam jest taka wskazówka, co prawda dotyczy to nauczycieli, ale że każdy jeden buduje ze złota, z drogich kamieni, z fundamentu. I myślę, że bardzo ważną rzeczą jest oczywiście, nic nie możemy bez Jezusa uczynić. Pan Jezus powiedział, że bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczyć. To prawda, ale my jako ludzie, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, ale to my mamy pracować. Od początku tutaj Słowo Boże nas do tego zachęca. Brat mówił słowa. I właśnie, drodzy, ten fundament. I pomyślałem sobie to, skojarzyłem o wielkiej Bożej miłości. 13 rozdział do Koryntian, może tak pędzę troszkę, wybaczcie, ale nie chciałbym też zabierać czasu. I tutaj 13 rozdział do Koryntian mówi o hymn miłości. I tu są takie słowa końcowe. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich najważniejsza jest miłość, bo wiemy, że ona zostanie. I pomyślałem sobie tak naprawdę, że człowiek powinien w swoim życiu budować fundament wiary, nadziei i miłości. I zobaczcie, tutaj Słowo Boże, Pan Jezus mówi tak, ten, który chce żyć ze mną, dla mnie, chce mi służyć,
to on co najpierw musi zrobić? On musi się dokopać. Musi się dokopać głęboko. A ile to jest głęboko? Dla jednego głęboko to jest 1,5 metra, dla niemowlaka to jest metr. Woda, jak mówimy o wodzie, myślę o wodzie. Głęboko. Bo wiecie, to jest taka wielka, Bóg jest doskonały. To my ludzie tak mówimy, kiedy opowiadamy, stawiamy poprzeczkę ludziom. Wiecie, to jest tragedia, jak ludzie stawiają drugim poprzeczkę. Czy Bóg stawia nam poprzeczki? Ja myślę, że nie. Bóg się troszczy o nas tak jak cudowny ojciec. I tutaj jest to słowo wiara, nadzieja i miłość. I teraz mój i twój fundament, który możemy budować, to powinna być nasza głęboka wiara. A jak głęboka? To chcę wam powiedzieć, że ilu nas jest na tym miejscu? To tak różnie głęboka jest ta wiara. Tak różnie głęboka jest, dlatego że ja opowiadam nieraz świadectwa, co Bóg czyni w moim życiu. Ja nie opowiadam czyichś świadectw, dlatego że Bóg darował mi troszeczkę tych przeżyć. I wiecie, i też nie myślę o sobie, że jestem kimś, no bo co ja mogę, jak to wszystko mnie zostało darowane. To wszystko. Ale wiem też, że Pan Bóg chce, abyśmy każdy z nas jak najgłębiej wierzył, aby jego nadzieja była jak najgłębsza i aby miłość twoja i moja w Chrystusie była jak najgłębsza. Zobaczcie fragment tylko i wszystko o tym mówi. Gdybyśmy gdziekolwiek otworzymy Słowo Boże, z bardzo znane miejsce z listu do Rzymian, apostoł Paweł pisze, wszyscy doskonale na pamięć znamy, 5 rozdział od 1 wersetu. Zobaczcie, usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość nadzieję, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Drodzy bracia i siostry, ten fundament to od nas jest zależny. I każdy z nas musi sam po części jakby na tym głównym fundamencie budować fundament swojego życia, swojego małżeństwa, swojej rodziny. I im głębiej będziemy, to jest coś takiego, im bliżej będziemy Chrystusa, tym będzie to głębiej. Ale to nie o to chodzi, żebyśmy startowali w zawodach kto głębiej. Bo jednemu wystarczy, dla jednego ta głębokość wystarczy. Wystarczy troszkę mniej, no ileż on może. On tylko tyle zostało mu darowane. I wiecie, to jest takie wspaniałe, że głęboka wiara sprawia to, że ten dom, tak jak tutaj jest napisane tak pięknie, ale gdy przyszła powódź, uderzyły wody w dom, ale nie mogły go poruszyć. Dlaczego? Bo był dobrze zbudowany. Nie bardzo dobrze. Nie najwspanialej. Nie wiadomo w jaki sposób. Dobrze. Dlatego, że Bóg wszystko czyni dobrze. I dlatego, drodzy, zachęcam was do tego i siebie samego. Tak wdzięczny jestem Bogu za was. Myślę, może kiedyś jeszcze tutaj będę, a jeśli nie, to myślami będę tutaj, dlatego że to Bóg wszystko czyni. On chce, aby w naszym sercu była głęboka wiara. Jak głęboka? Bracia i siostry, to nie ma znaczenia, że twój brat i siostra ma głębszą wiarę i wydaje ci się. Podziękuj Bogu za niego. To nie ma współzawodnictwa. To jest rodzina. My jesteśmy Bożą rodziną. Ja tak bardzo cieszę się, że choć nie znam was, ale jesteście moimi braćmi i siostrami. I mogę się tu na tym czuć miejscu, tak jak u siebie w Trzebini. A kto to sprawia? To miejsce takie, no i inne mamy, inny dom mamy, mniejszy mamy, jest nas mniej troszkę. Miłość Boża, wszechmocny Stwórca, sprawia to, że w twoich oczach są łzy, ale to są łzy radości i szczęścia, wdzięczności. Wy przeżywacie to samo, co ja. Ja przeżywam to samo, co wy. A przede wszystkim mamy tego samego naszego Zbawiciela. Dlatego dołóżmy wszelkich starań,
aby ten dom był dobrze zbudowany. To nie jest tak, że Jezus dla nas wszystko uczynił. On obdarował nas wszystkim, ale musimy tym pracować. Musimy tym pracować, więc ten fundament, żeby on był jak najmocniejszy, ten też nasz fundament, aby to był zdrowy fundament. I jeszcze jedno tylko miejsce, jedno słowo, które... Właśnie, na zakończenie ten werset. Wiedziałem, że on jest tak. Pierwszy rozdział listu do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i trzeci werset. I będzie tutaj teraz pokazany i zobaczcie, co tam pisze. Cały czas apostoł Paweł pisze o jednym i tym samym. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei. Wiara, nadzieja i miłość. I Bóg chce nam to dać każdemu. I to będzie głęboka twoja wiara. I to będzie głęboka twoja nadzieja. I to będzie głęboka twoja miłość do Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo to wszystko Bóg widzi. Bóg widzi tą głębię, ile można, ile mogło być więcej. Ale Bogu za to niech będzie chwała, że On taki łaskawy i dobrotliwy. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Napisane jest o naszym Zbawicielu. Dlatego też Bogu dziękowałem za to, że On przyszedł po raz kolejny na to miejsce, żeby nas podnieść, żeby nas zachęcić, żeby dać nam siły, że jak nie mamy siły, to żebyśmy ten krok następny jeszcze mogli zrobić. O Panu Jezusie jest napisane, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zdogasi. Taki jest nasz Pan. I może ci się wydawać, że taka iskierka tylko tli się w twoim sercu. Pamiętaj, że Jezus tego nie, On nie zagasi tego, a co więcej, zachęci cię, pomoże ci, aby tam było coś więcej. Czy ma być? Bóg wie najlepiej i za to wszystko Jemu niech będzie chwała. Amen.